Dzień dobry Państwu. Nazywam się Weronika Przeherska i jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką DELAB. Mam przyjemność poprowadzić już czwarte seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Seminaria są organizowane w ramach Inicjatywy Doskonałości, Uczelnia Badawcza, i podczas naszych spotkań wraz z zaproszonymi gośćmi analizujemy zagadnienia związane z rozwojem technologii, innowacyjnymi metodami analizy danych, czy też transformacją cyfrową. Naszym celem jest budowanie takiej przestrzeni współpracy i wymiany pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Podczas tych cyklicznych spotkań, które jak wspomniałam organizujemy już po raz czwarty, młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań i mają okazję podyskutować o tych badaniach z zaproszonymi ekspertami, przedstawicielami akademii oraz biznesu. Kalendarium naszych najbliższych spotkań oraz nagrania z tych dotychczasowych efektów naszej pracy mogą Państwo znaleźć na stronie DELAB.UW. Bardzo serdecznie na nią zapraszamy. Partnerem merytorycznym naszego projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspiera Wydział Socjologii UW oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naszą dzisiejszą prelegentką jest Małgorzata Osowska, doktorantka na Wydziale Socjologii UW oraz ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych. Jej zainteresowania badawcze to społeczeństwa uczące się, społeczne aspekty nauczania, społeczeństwo 5.0. Natomiast dzisiaj na seminarium Gosia opowie nam o swoich badaniach poświęconych koncepcji Smart City. Badania przeprowadzała w czasie ostatnich 2 lat w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. Małgorzata opowie jednak nie tylko o samej koncepcji inteligentnych miast, ale również zaprezentuje konkretne praktyki i narzędzia, które badane przez nią miasta na co dzień stosują. Badanie Małgorzaty Osowskiej komentować będą zaproszeni goście, profesor SWPS Karol Olejniczak oraz Piotr Beńke, który jest ekspertem z ramienia Koalicji na Rzecz Innowacji Polskich oraz Chief Technology Officer i dyrektor działu technicznego wsparcia sprzedaży w IBM Polska. Chcielibyśmy, żeby to nasze spotkanie zostało podzielone w następujący sposób. Rozpoczniemy prezentacją Małgorzaty, która opowie nam, tak jak już wspomniałam wcześniej, o wynikach swoich badań, o swoich wnioskach. To są badania, które są przeprowadzane na potrzeby pracy doktorskiej, nad którą Małgorzata właśnie pracuje. Później poprosimy pana profesora Olejniczaka o komentarz do badań Małgorzaty. Doktor Olejniczak naukowo zajmuje się właśnie projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych. Także mamy nadzieję, że podzieli się tutaj z nami swoim ponad 20-letnim doświadczeniem i w obszarze prowadzenia badań, ale także szkoleń dla polskich, unijnych i amerykańskich instytucji publicznych. Natomiast później poprosimy o komentarz pana Piotra Beńkę, który, tak jak już wspomniałam, jest związany z firmą IBM i jest pasjonatem najnowszych technologii informatycznych, co także oczywiście bezpośrednio łączy się z naszym tematem. Cały czas zachęcamy Państwa do tego, żeby zadawali Państwo pytania na naszym Q&A-u. Ja te pytania będę zbierać i później zadawać je naszym panelistom oraz oczywiście prelegentce. I to jest chyba taki najlepszy moment, żebym oddała już głos oraz ekran Małgorzacie. Gosiu, zapraszam i z wielką uwagą będę słuchać Twojej prezentacji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tobie, Weroniko, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Już tutaj. Chciałam tylko się upewnić, czy wszystko widać na ekranie. Okej, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jak można rozumieć koncepcję Smart City? Czy jest to miasto, które aż błyszczy od różnych technologicznych błyskotek? A może jest to tętniąca życiem przestrzeń kreatywnych, twórczych mieszkańców? A może coś jeszcze innego?
W jaki sposób samorządowcy polskich miast rozumieją tę koncepcję oraz w jaki sposób przekłada się to na ich realizację miejskiej polityki, przede wszystkim na wizję miasta oraz jego ofertę? Takie pytanie towarzyszyło mi od początku moich badań i również podczas tego wystąpienia będę na nie Państwu odpowiadała. Warto wiedzieć, że koncepcja Smart City jest podejściem dosyć kontrowersyjnym, to znaczy zarówno jest wielu zwolenników, jak i przeciwników tego podejścia. Część z nich uważa, że te wszystkie propozycje, różne modele realizacji koncepcji Smart City idą ramię w ramię i tak naprawdę trudno przewidzieć, która z nich okaże się być tą najlepiej sprawdzoną, tą najbardziej postulowaną, tę proponowaną. Inni z kolei, ja akurat się z nimi utożsamiam, widzą pewną ewolucję tych podejść. Zauważają oni, że narodzeniu koncepcji towarzyszyło przekonanie, że wdrażanie nowych technologii, w tym przede wszystkim technologii telekomunikacyjnych, ich wdrażanie bezpośrednio przekłada się na jakość życia w mieście oraz przekłada się to bezpośrednio na korzyść dla mieszkańca. Takie podejście nosi nazwę substantywizmu, czyli jest to przekonanie, że tutaj ten system technologiczny warunkuje niejako system społeczny i zawsze tutaj te korzyści, zawsze tutaj wpływy tych technologii są pozytywne. Część badaczy właśnie te miasta nazywa inteligentnymi, wyraźnie oddzielając je od miast smart. Z czasem te wahadło, można powiedzieć, że przesunęło się o 180 stopni i pojawiały się opinie, że to jednak mieszkańcy powinni być rozpatrywani jako źródło miejskiej inteligencji. Z kolei technologie powinny pełnić rolę służebną, powinny pełnić pewną rolę instrumentalną. Były przykłady takich wdrożeń, na przykład w mieście Montreal i te miasta zorientowane na mieszkańców, zwane również kreatywnymi, pokazały, że jeśli istnieją pewne inicjatywy napędzane przez mieszkańców, ale w żaden sposób nie są koordynowane, nie są integrowane przede wszystkim przez samorząd, one nie osiągają pewnego efektu synergii, to znaczy nie można wycisnąć więcej korzyści dla miasta. Te inicjatywy pojawiają się, po jakimś czasie znikają i nie zostaje po nich nawet ślad. Dlatego można powiedzieć, że w ostatnich latach zyskuje na popularności podejście mieszane, zintegrowane, niektórzy nazywają je racjonalnym. Tutaj zakłada się, że system społeczny oraz technologie są to dwa systemy, które powinny się nawzajem widzieć i nawzajem ze sobą komunikować się, oddziaływać na siebie. Technologie powinny się uczyć ludzi, ludzie powinni się uczyć technologii, powinny się te systemy ze sobą zasębiać i wypełniać pewne różne przestrzenie pomiędzy sobą. Żeby lepiej to wyjaśnić, to posłużę się takim przykładem związanym z mediami społecznościowymi. Jeśli dany człowiek posiada sieć swoich kontaktów, takich osobistych, bezpośrednich, ale oprócz tego funkcjonuje również w mediach społecznościowych, można powiedzieć, że jest taki efekt combo, to znaczy funkcjonuje w swojej społeczności lokalnej, ale również korzysta z pewnych globalnych potencjałów i rozwiązań. Jeśli sprowadziłby swoje kontakty jedynie do tego lokalnego otoczenia, bardzo wiele by stracił. Ale z drugiej strony, jeśli jedynie sieć internetowa byłaby dla niego przestrzenią towarzyskiej samorealizacji, można podejrzewać, że po jakimś czasie nie skończyłoby się to dla niego zbyt pozytywnie. Ja przyznam, że jestem zwolenniczką właśnie tych podejść zintegrowanych, które zakładają pewną filarowość, na których powinno się opierać miejskie zarządzanie. Tutaj przytoczyłam jedną z takich definicji, która jest bardzo popularna w dyskursie na temat Smart City. W związku z tym, że istnieje tyle podejść i wciąż można powiedzieć, że istnieją znaki zapytania co do skuteczności tej strategii, badacze problematyki postulują, należy jak najwięcej analizować poszczególnych miast i sprawdzać, jak ta polityka może być interpretowana, jak też jest filtrowana pod kątem pewnych lokalnych uwarunkowań i społecznych potrzeb. I takie również wyzwanie podjęłam i ja, projektując tutaj metodologię i podchodząc do tych badań. Wzięłam sobie na warsztat trzy miasta: Gdańsk, Warszawę oraz Wrocław. Miasta te nie są przypadkowe. Albo starały się one o certyfikację ISO, albo były one doceniane, dostrzegane w różnych międzynarodowych rankingach i konkursach właśnie dotyczących koncepcji Smart City. Zależało mi na miastach, które deklarują politykę w tym duchu.
Celem badania było prześledzenie, jakich reprezentanci rozumieją te perspektywy oraz jak to rozumienie przekładają na konkretny model realizacji polityki. W tym celu bazowałam głównie na bezpośrednich rozmowach z badanymi, z urzędnikami. Czasami były to rozmowy prowadzone z więcej niż jedną osobą, tak zwane z paru osób, tak zwane wiady. W każdym mieście chciałam zrealizować około 10 wywiadów. Tu istotne były pewne obszary merytoryczne, które reprezentowali moi rozmówcy. Tymi obszarami, wśród tych obszarów znalazły się takie jak cyfryzacja, zrównoważony rozwój, sprawy społeczne, innowacje, transport, mobilność, komunikacja z mieszkańcem oraz współpraca z otoczeniem. I teraz kim były te badane osoby? Przede wszystkim byli to dyrektorzy, przedstawiciele biur bądź też departamentów miast, dlatego że miasta nie tylko różnią się strukturą organizacyjną, czego przyznam, że nie wiedziałam, ale różnią się też nazewnictwem poszczególnych jednostek organizacyjnych. W przypadku jednego miasta, Warszawy, udało mi się dotrzeć również do wiceprezydenta i sekretarza. Podejrzewam, że też dzięki temu, że raz, że jestem mieszkanką Warszawy, ale też w tamtym okresie pracowałam w urzędzie, więc myślę, że to też pozwoliło mi jakoś zachęcić respondentów do tych rozmów. Natomiast bardzo ważną grupę moich rozmówców stanowili również kierownicy, kierowniczki poszczególnych projektów oraz specjaliści i specjalistki obsługujący te projekty, które były uznawane w danym mieście za smart. To znaczy zależało mi, żeby tutaj przejechać się windą po bardzo różnych piętrach tej organizacji, jaką są samorządy miejskie. I teraz już przechodzę do sedna, czyli do wyników mojej pracy. I tutaj, żeby tak Państwa wprowadzić w ten temat, to posłużę się taką metaforą tortu. Nie jest to mój pomysł, tak się wyrażę, ale to rzeczywiście zupełnie niezależnie taka metafora pojawiła się bardzo spontanicznie w trakcie moich badań. Ja ją tylko zilustrowałam. Tutaj jest obrazek, który na moją prośbę wykonała koleżanka graficzka oraz postanowiłam trochę wyjaśnić, jak to Smart City można w tej metaforze rozumieć. Istotne jest, że istnieją pewne platformy, pewne filary, które składają się na ten tort, a pod spodem są różne warstwy, które się nawzajem uzupełniają, które stworzą pewną całość. To, co my widzimy z wierzchu, ten lukier, ta wisienka na torcie, tak cytując tutaj jednego z moich rozmówców, to są już konkretne rozwiązania. I to, co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem i ważnym wnioskiem z badania, to fakt, że gdybym poprzestała jedynie na analizie dokumentów strategicznych na portalach miejskich, doszłabym do wniosku, że wszystkie miasta stosują podobne narzędzia i instrumenty. Wszystkie uruchamiają miejskie laby, miejskie centra kontaktu z mieszkańcem, różne systemy lojalnościowe, karty mieszkańca, nawiązują współpracę z otoczeniem, czy realizują budżety i panele obywatelskie. Jednak jeśli przekroi się ten tort na pół i zajrzy się do środka i zobaczy całą tą inżynierię pracy urzędników, okaże się, że zarówno sposoby dojścia do tych rozwiązań były inne, ale same te rozwiązania mogą pełnić różne cele i mieć różną rolę w całym miejskim ekosystemie. Tutaj jeszcze, trzymając chwilkę w napięciu, zanim przejdę już do tych głównych wyników, chciałam jeszcze opowiedzieć o takich kilku poziomach rozumienia tej koncepcji. Jednym z poziomów było rozumienie jej jako po prostu podejście do zarządzania. I tutaj moi rozmówcy najczęściej powoływali się na popularne definicje, często zaczerpnięte z naukowego dyskursu. Drugim takim ważnym metapoziomem było rozumienie Smart City jako pewnej soczewki, jako pewnej opowieści, jako pewnej przestrzeni. Tutaj odnoszę się do tutaj cytatu z mojego tytułowego slajdu, pewnej przestrzeni do wypełnienia, które każde miasto już właśnie wypełnia swoją lokalnością, swoją specyfiką, swoją własną historią, swoimi potrzebami. Smart City pojawiało się również w kontekście takiej ewolucji, właśnie uczenia się, innowacji, wiedzy. Ale takim szczególnie dla mnie ważnym i takim można powiedzieć popularnym tym metapoziomem było rozumienie tej koncepcji jako po prostu mądrego zarządzania. A czym jest to mądre zarządzanie? Dla moich rozmówców Smart City to przede wszystkim integracja. Integracja różnych obszarów, integracja technologii z całą miejską taką architekturą informacyjną.
To jest również pewna taka interoperacyjność, wzajemne widzenie się różnych biur, różnych jednostek i ich współpraca. Dla moich rozmówców istotna była również adaptacja, czyli Smart City jest dla nich miastem, które reaguje na to, co dzieje się w jego otoczeniu, które jest elastyczne, które jest w jakiś sposób ożywione. I tutaj ta taka bardzo ciekawa binarność, czyli właśnie ożywione, nieożywione. Dla samorządowców nie ma Smart City bez technologii, ale ta technologia musi być na tyle wpasowana w tą miejską, w to miejskie ciało, w ten miejski organizm, żeby ona właśnie wzmacniała pewne procesy i była właśnie takim katalizatorem różnych pozytywnych zmian, ale nie zaburzała tego, jakby nie tłumiła tej naturalnej, takiej ludzkiej energii i witalności. Z kolei zaprzeczeniem smart były poszczególne technologiczne gadżety, czyli rozwiązania, które nie są zintegrowane i nie służą rozwiązywaniu problemów społecznych lub też bardzo fragmentarycznie, marginalnie podchodzą do rozwiązania tych problemów. Na przykład powodują przesunięcie jedynie problemu, a nie jego ostateczne rozwiązanie. Za to, co nie jest smart, uznawano również silosy, biurokrację, pewną taką sztywność. Tutaj użyłam sformułowania toporność, bo ono również się pojawiło w trakcie moich rozmów, które ukazywało właśnie tą niezdolność do adaptacji, niezdolność do elastyczności na to, co dzieje się w otoczeniu urzędu. Wobec tego, czy te różne metodyki pracy można jakoś pogrupować, jakoś wyodrębnić? Ja wyodrębniłam takich pięć metodyk, które dla ułatwienia, dla takiego lepszego zrozumienia przyjęłam pięć etykiet. Smartfon, startup, organizm, laboratorium oraz agora. I teraz na czym polegają te różne metodyki? Jeśli chodzi o smart city, rozumiane jako smartfon, tutaj wyłania się obraz miasta jako takiej idealnej aplikacji mobilnej. Bardzo istotne jest, że pewna interakcja, pewne doświadczenie użytkownika miasta, bardzo ważne, że nie mieszkańca, tylko użytkownika miasta, jest zaprojektowane w ten sposób, żeby było ono wygodne, żeby ono oszczędzało energię, żeby oszczędzało czas danego mieszkańca, po to, żeby mógł on tą swoją energię przekierować na aktywność, na twórczość, na realizację swoich pasji, żeby mógł po prostu wypełniać miasto swoją aktywnością. Istotnie jest również personalizacja, czyli jest to miasto, które dopasowuje się do często bardzo zindywidualizowanych potrzeb swoich użytkowników. Kolejna metodyka, startupowa, w niej sercem Smart City jest pewne łamanie schematów, innowacyjność. Ważnym bohaterem tej narracji jest przyjazna przestrzeń, okrągłe stoły, wychodzenie też w teren do mieszkańca i zapraszanie go do tej współpracy. Istotna jest również transparentność, czyli takie uchylanie mieszkańcom kulisów pracy urzędników, żeby mogli oni mieć wgląd, jak to wygląda. Komunikacja również jest uproszczona. Chodzi o to, żeby pobudzać pewną kreatywność, pewną innowacyjność tkwiącą w mieszkańcach właśnie poprzez stworzenie ku temu doskonałych warunków. O perspektywie takiej metafory organizmu troszkę powiedziałam. Kluczem w niej jest to, że miasto składa się z pewnego układu wyspecjalizowanych organów czy narządów. Ważne jest, żeby one się widziały, żeby się ze sobą komunikowały, żeby były zintegrowane. Ważne jest również to, żeby miasto było adaptatywne, żeby przewidywało potrzeby i było zaplanowane w taki sposób, żeby mogły się nim cieszyć także kolejne pokolenia mieszkańców. Istotna jest również pewna żywotność, energia, witalność, która tkwi w tym mieście, oraz tkanka społeczna oparta na wspólnotowości, czyli też na tym, że mieszkańcy ufają sobie, ufają instytucjom publicznym, kierują się podobnymi zasadami i wartościami. I to jest ważnym budulcem tego miejskiego organizmu. Kolejna metafora laboratorium oznaczała korzystanie z pewnego instrumentarium adekwatnego dla naukowców, dla badaczy. W takiej perspektywie ważne jest, że poprzedzanie dużych działań, które wprowadzają samorządowcy, jest poprzedzane badaniami, testami, pilotażami, eksperymentami. Istotna jest pewna praca krok po kroku, pewna też przewidywalność, sprawdzanie, jak tutaj różne rozwiązania, jak działają, szukanie najlepszych form. Istotne jest również zapraszanie do współpracy naukowców, jako trzeciego oka, które zapewnia metodyce transparentność, rzetelność oraz trafność. I ostatnia metafora, agory,
która akcentuje możliwość właśnie partycypacji, włączenia społecznego. Istotne wydają się takie wartości, jak tutaj taka samorządność i w ogóle korzystanie z takiej zbiorowej mądrości. I teraz to jeszcze, że tak powiem, nie koniec uzupełnień tych pięciu modeli. Można powiedzieć, że każdy z nich niósł trochę inne rozumienie miejskiej inteligencji. Jeśli chodzi o smartfon, wydaje się, że tutaj ta inteligencja jest przypisana miastu jako pewnej zbiorowości. To znaczy, jeśli miasto jest wygodnie zaprojektowane, bardzo takie też interaktywne, mieszkaniec całą swoją energię przekierowuje na działanie, na pracę zawodową, na korzystanie z miejskiej oferty. I tutaj tak zrozumiałam też to z tych narracji, że dzięki temu, że to miasto jest wypełnione tą energią, tym działaniem, ono też samo dąży do równowagi, samo się reguluje, takim się posłuży przyrodniczym terminem, dąży do homeostazy. W przypadku organizmu istotne wydaje się systemowe rozwijanie inteligencji, współpraca ze szkołami, uczenie dzieci i młodzieży od podstaw pewnych narzędzi współdecydowania, uczenie ich proekologicznych i prospołecznych postaw. To też jest działanie poprzez naturalne miejskie struktury, współpraca z dzielnicami, z radami osiedli, współpraca z, wydaje się, też z organizacjami pozarządowymi. Czyli docieranie do mieszkańca w taki najbardziej, że tak się wyrażę, natywny dla niego sposób oraz wspieranie tych prospołecznych zachowań i działań. Tutaj można powiedzieć, że są dwie takie nogi. Jedna noga to po prostu budowanie wspólnoty, drugą nogą to używanie technologii do budowy różnych narzędzi takich lojalnościowych, tak? I o tym jeszcze za chwilę będę mówić. I to, co jest istotne, urzędnik tutaj wyłania się jako edukator. O ile przy tym mieście jako smartfonie urzędnik jest takim trochę UX designerem, czyli on bada, obserwuje, sprawdza, rozmawia z tymi mieszkańcami, w oparciu o tę wiedzę projektuje takie właśnie wygodne miasto. Tutaj urzędnik jest takim edukatorem, streetworkerem, czyli po prostu stara się zejść jak najniżej i tutaj aktywować mieszkańców. Tutaj mam jeszcze trzy uzupełniające perspektywy. Jeśli chodzi o laboratorium, to tutaj wydaje się, że ważnym źródłem tej miejskiej inteligencji są naukowcy, jest klasa, można tutaj posłużyć się takim socjologicznym terminem, klasa kreatywna. Tutaj zakłada się, że naukowcy, przedstawiciele technologicznego biznesu, różni przedstawiciele kreatywnych zawodów, oni swoją wiedzą, swoim doświadczeniem będą ramię w ramię z urzędnikami wspierali rozwiązywanie różnych miejskich problemów. Trochę inaczej wygląda to w tej metaforze startupu. Tutaj takim sercem inteligencji są osoby, które są najbardziej przedsiębiorcze, najbardziej innowacyjne, które chciałyby coś zmienić w mieście. I tutaj urzędnik staje się brokerem wiedzy, dociera do tych mieszkańców oraz sieciuje ich z osobami, tutaj z ekspertami, z ludźmi, którzy mogą wesprzeć wiedzą i doświadczeniem, ale również można powiedzieć, że pełni taką funkcję koordynującą różne działania. I ostatnia metafora wiążąca się z takim wykorzystaniem mechanizmu inteligentnego tłumu. Tutaj są potwierdzone badania naukowe, że jeśli weźmiemy sobie grupę osób zróżnicowanych statystycznie, zadamy im pytanie, na przykład ile kulek jest w jakimś zbiorniku i weźmiemy sobie dwie skrajne odpowiedzi, wyciągniemy z nich średnią arytmetyczną, ta odpowiedź będzie najbliższa prawdy. Czyli tutaj zakłada się, że właśnie ta różnorodność ludzi jest źródłem inteligencji, że właśnie to powinno się wspierać i tutaj ważnym narzędziem wydaje się właśnie panel obywatelski. Przechodząc już do case'ów poszczególnych miast, wiem, że już sporo czasu wykorzystałam, więc postaram się powiedzieć rzeczy najważniejsze. Jeśli chodzi o Gdańsk, tutaj na pierwszym planie zdecydowanie ta metafora start-upu została przeze mnie dostrzeżona. Urzędnicy zarówno w strategii, jak i w narracjach bardzo podkreślali transparentności. Te projekty, które sprawiały, że miasto stawało się bardziej transparentne i takie dostępne dla obywateli, były uznawane za kluczowe. Sami moi rozmówcy dosyć często, kiedy pytałam ich na przykład, czy mogę nagrać rozmowę, mówili, nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy zupełnie transparentni, więc była to taka bardzo podkreślana wartość.
Z drugiej strony tworzenie pewnej kultury otwartości, innowacji, takiego eksperymentu, taki naturalny entuzjazm, który również był wyczuwalny podczas rozmów z moimi rozmówcami oraz wszelkie działania ukierunkowane na komunikację i współpracę z otoczeniem miasta. Co ciekawe, chociaż moi rozmówcy tak bardzo tego nie podkreślali, ja miałam takie poczucie, że jest to miasto również bardzo metodycznie zarządzane. To znaczy strategia jest poukładana w 9 programów operacyjnych. To, co jest istotne właśnie w tym mieście miałam poczucie, że dla urzędników ta strategia jest rzeczywiście takim kompasem, że ona pozwala nawigować sposób realizacji miejskiej polityki, sprawdzić, na jakim się jest etapie oraz co jest dalej do zrealizowania. Z kolei urzędnik wyłaniał się tutaj jako broker wiedzy. Moi rozmówcy bardzo podkreślali, że oni nie muszą wiedzieć wszystkiego, nie muszą być zupełnymi ekspertami, natomiast ich rolą jest wiedzieć, gdzie tych ekspertów mogą pozyskać, sieciować oraz właśnie tutaj łączyć różne środowiska, facylitować też ważne procesy. Jeśli chodzi o Warszawę, to tutaj kluczowa okazała się ta metafora smartfonu i w ogóle właśnie w tym mieście też bardziej akcentowano rolę technologii. Tutaj uzyskałam wiele narracji podkreślających intuicyjność, personalizację, naturalność też rozwiązań, które powinny być skierowane do mieszkańców właśnie po to, żeby ułatwiać im życie i żeby mogli oni napełniać miasto swoją twórczością. Ale ważne również było metodyczne planowanie, działanie krok po kroku, wykorzystywanie właśnie tego instrumentarium naukowca. To, co jeszcze jest istotne, że o ile właśnie taką bardzo mocną stroną Gdańska była ta niesamowita kultura organizacyjna, rzeczywiście to, w jaki sposób wykorzystuje się przestrzeń, burzę mózgów, też taki wspólny język, bardzo fajna taka sieciowość tego miasta, to miałam poczucie, że mocną stroną Warszawy jest pewne wizjonerstwo. I tutaj na przykład pojawiały się opinie na temat tego, jak praca zdalna zmieni lokalność, zmieni sposób tutaj funkcjonowania ludzi w środowisku. A były to wypowiedzi, które poprzedzały pandemię, więc tutaj rzeczywiście to wychodzenie w przód i przewidywanie, co się może zadziać z miastem za kilka lat, było bardzo, bardzo widoczne. Z kolei urzędnicy bardziej widzieli się jako ekspertów, jako profesjonalistów. Chociaż określenie broker również się w jednym z wywiadów pojawiło. No i Wrocław. Miasto, które właśnie uznałabym za takie laboratorium. W ogóle współpraca z naukowcami była bardzo podkreślana w dokumentach strategicznych. Także koncepcja Smart City. Miasto nie posługuje się nie tyle określeniem smart, co właśnie mądre miasto. Mądre, czyli czerpiące z wyobraźni, etyki, doświadczenia oraz wyobraźni. I też to, co było istotne w tym mieście, to taka ogromna, dużo taka analityczność i bardzo takie działanie krok po kroku. I tutaj ciekawostką jest to, że to miasto jako jedyne w swojej strategii zawarło kilka alternatywnych scenariuszy rozwoju, co też dla mnie jest takim wskaźnikiem tej metodyczności, tego takiego też przezorności w myśleniu. Ale bardzo podkreślano również pracę u podstaw i działanie poprzez te wszystkie lokalne struktury i takie wzmacnianie naturalnego potencjału i zdolności mieszkańców do tego, żeby sami byli w stanie przynajmniej część potrzeb zaspokoić. I już na zakończenie, jaka jest przyszłość, szanse i zagrożenia dla Smart City? Tutaj moi rozmówcy często wskazywali na rozwój tych systemów lojalnościowych. Te systemy lojalnościowe mogłyby polegać na tym, że mieszkaniec w zamian za wykazywanie prospołecznych, proekologicznych zachowań byłby nagradzany takimi żetonami, badżami, tutaj pewnie są różne określenia na to, które mógłby wymieniać na korzystanie z odpłatnych miejskich usług i w ten sposób byłby dostrzegany i nagradzany przez miasto. Ja przyznam, że jestem bardzo ciekawa pierwszych takich pilotażowych wdrożeń i ich skutków. Wydaje mi się, że jest to dobry kierunek, natomiast nie powinien on przesłaniać tego, że miasta powinny się koncentrować też na budowanie tych wspólnot. Tutaj posłużę się badaniami, które były zrealizowane w Singapurze kilka lat temu, w 2017 roku, gdzie testowano aplikację mobilną, która miała wspierać zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta. I badacze tutaj wyłonili 3 typy motywacji dla ludzi. Motywacje związane z emocjami, motywacje związane z normami, czyli właśnie takie motywacje związane z tym, że ludzie czują się częścią wspólnoty i chcą w tej wspólnocie po prostu zaistnieć, pomagać, działać.
oraz takie motywacje racjonalne, właśnie związane z różnymi nagrodami. I o dziwo, okazało się, że najbardziej jednak te motywacje związane z normami, te emocjonalne tutaj pobudzały mieszkańców do prospołecznych i proekologicznych zachowań. Tak więc tak puentując, wydaje się, że ta technologia powinna być zintegrowana z tym, co się dzieje w samej tej tkance społecznej. Tak? Tutaj cytując moich rozmówców, technologia powinna być pod skórą i powinna ten społeczny system wzmacniać i uzupełniać, ale kluczowe jest również prowadzenie polityki, która będzie właśnie spójna, transparentna oraz konsekwentna, gdyż to może się przyczynić do większego zaufania, a tym samym do właśnie tworzenia tej inteligentnej wspólnoty, która będzie bazą dla współczesnych miast. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Gosia, wielkie dzięki za prezentację. I ja myślę, że to już jest taki moment, że możemy poprosić profesora Olejniczaka o komentarz do Twojego badania. Ja już też widzę, że na naszym Q&A pojawiają się pytania. Ja po komentarzu profesora pozwolę sobie je zadać, bo podejrzewam, że pojawi się trochę więcej niż mamy ich dotychczas. I nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos profesorowi Olejniczakowi. Bardzo. Witam Państwa serdecznie. Pozdrawiam Warszawę i inne części Polski z Filadelfii, bo jestem tutaj na stypendium Fulbrighta, więc u mnie zaraz samo południe, jak w Westernie, Państwo już po południu, ale mam nadzieję, że utrzymam Państwa uwagę komentarzami. Zrozumiałem, że forma naszego spotkania ma też taki element dydaktyczny, że są z nami młodzi badacze, więc moje komentarze będą związane również z warsztatem badawczym i jakimiś sugestiami, które prelegentka mogłaby rozważyć, żeby wzmocnić wnioski ze swojego badania. I w związku z tym będę mówił o pięciu takich rzeczach. Temat, dobór tematu, zakres, dobór case'ów, przedmiot badania, baza do wnioskowania, czyli metodyka i wreszcie wyniki. To pierwsza kwestia, temat. Bardzo ważny, to jest dobry moment badania i świetny pomysł badania, żeby zrobić badanie narracji, bo to jest po prostu modny termin Smart City, rozumiany bardzo różnie i sprzedawany na różne sposoby. Jaką on formę przybiera w praktyce działań, a jaką w praktyce deklaracji PR-owych miast, to jest bardzo ciekawe zagadnienie poznawcze, a myślę też, że ono jest ciekawe i obiecujące praktycznie. Teraz case'y, punkt drugi, dobór case'ów. Zgadzam się w tym, flagowe takie przedsięwzięcia polskie. Zastanawiam się nad tym Gdańskiem. Wiem, że Gdynia robi też bardzo ciekawe rzeczy, które są zorientowane bardziej na takie kwestie społeczne, ale rozumiem, że to pasowało do narracji dużych miast, więc się nie czepiam i na potrzeby porównań Warszawa, Wrocław, Gdańsk jak najbardziej ciekawy dobór case'ów i uzasadniony. I myślę, że dużo nam mówiący o polskich próbach rozwijania czy interpretowania tej koncepcji Smart City. Kwestia trzecia, czyli przedmiot badania, co pani bada. I tutaj prosiłbym o pewną wrażliwość i ostrożność, bo pani bada narrację, czyli deklarację i sposób opowiadania o tym, co miasta robią. Deklaracja i sposób opowiadania, co się robi, a faktyczne działania, zachowania i efekty tych działań to są dwie różne rzeczy. W praktyce miast narracje to jest pewien taki element PR-u albo racjonalizowania sobie pewnych działań, które się podejmuje. Ale za tym idą struktury, za tym idą procesy organizacyjne, które w tych miastach mogą być różne. I pod tymi pozornie takimi samymi narracjami mogą się kryć bardzo różne formy działań i różne efekty. Więc równie ciekawym, jak urzędnicy opowiadają, jest spojrzenie, jakie jest portfolio projektów Smart City w tych miastach. Jakie są procesy organizacyjne do wdrażania Smart City. Wrocław jest bardzo inny
odmienny od Warszawy i Gdańska. Oni tam poszli w takie podejście projektowo-agile'owe, rzeczywiście stosują no, podejście w dużej mierze biznesowe i oparte na takich eksperymentach, pilotażach biznesowych. I to jest nietypowa organizacja urzędu i projektów publicznych, natomiast bardzo logiczna z perspektywy tych projektów technologicznych. Ale to jeden z przykładów, że narracja może być taka sama, ale za tym są inne struktury schowane. Więc dobrze by było to rozgraniczyć i powiedzieć, że opowiada pani o narracjach, a tych faktycznych rzeczy, no to aż tak pani nie badała, co prowadzi mnie do punktu czwartego, czyli ta baza do wnioskowania, metodyka. Pani badała deklaracje urzędników i deklaracje w strategiach. To jest wciąż ta warstwa deklaratywna, a nie są to faktyczne zachowania i procesy w przestrzeni miast. Nie mówię, że to źle. Okej, taki był cel pracy, ale warto podkreślać, że rzeczywistość w terenie, portfolio projektów i pewne codzienne procesy, one nie były, ich substancja nie była badana. Pani koncentrowała się na tym, jak świat rozumieją urzędnicy i jak go opisują w swoich strategiach, jak interpretują to hasło Smart City, co to w ich głowach wyzwoliło. I to prowadzi do ostatniego punktu, wyników. Wyniki są ciekawe. Na pewno w kwestia pierwsza związana z wynikami dotyczy tych różnych definicji Smart City. W pracy chyba ma pani więcej o tym opisane, że są pewne różne nurty. Jest bardziej korporacyjny nurt, jest bardziej taki społeczny nurt myślenia o Smart City i to dobrze pani wychwyciła. Warto jednak pamiętać, że to nie jest liniowe, żebyśmy nie patrzyli europocentrycznie. To w naszym kontekście europejskim najwyższą wartością jest włączanie we wszystko naszych mieszkańców. Smart City w wydaniu azjatyckim, czy Smart City czasami w wydaniu północnoamerykańskim różni się trochę, a nie mówiąc już o Smart City bogatych krajów arabskich, tam są stosowane technologie po to, żeby wyciągnąć coś od mieszkańców, ale niekoniecznie angażując ich w jakiś specjalny dialog. Czyli mieszkańcy są często po prostu źródłem danych, takimi jak w Matrixie bateriami, z których elementów składa się później jakąś całość, która jest pożyteczna oczywiście na poziomie całego miasta. Więc warto o tym pamiętać, że nie być takim europocentrycznym, bo inni myślą trochę inaczej o Smart City i całkiem nieźle te Smart City u nich wyglądają. Czy to z perspektywy demokratycznej jest dobrze czy źle, no to zależy, to oczywiście zależy od systemu demokratycznego, jaki mamy. I to są te terminologiczne rzeczy. W przypadku terminologicznych rzeczy jeszcze kwestie Smart City. W dużym uproszczeniu, i to chyba też pani wychwyciła, Smart City to jest technologia, na pewno jest jakiś element technologiczny i systemowość, myślenie w sposób zintegrowany. I to są dwa elementy niezależnie od tego, jaki paradygmat tego Smart City, bardziej europejski czy bardziej azjatycki, przyjmiemy. Tam zawsze jest technologia, tam zawsze jest zintegrowanie. I teraz coraz częściej pojawia się to dostosowanie rozumiane jako agile albo takie może resilience, odporność na szoki i tak dalej. To jest ten trzeci element, który się pojawia coraz częściej w definicjach. I to prowadzi mnie do ostatniej kwestii pani kategorii, które się wyłoniły. Te fajne takie nalepki na różne sposoby myślenia urzędników o Smart City. I tu się trochę zastanawiam, czy one na pewno są rozłączne i czy one na pewno mówią o tym samym. Bo mam wrażenie, że niektóre te nalepki opisują bardziej proces, a inne opisują efekty związane z Smart City. Procesowy jest lab. To jest sposób podejścia do jakiegoś problemu, sposób działania, żeby coś rozwiązać. Bardziej skoncentrowane na efekty to jest to,
smartfon, gdzie miasto jest dla wszystkich, albo organizm, gdzie miasto jest dla wszystkich, ale jeszcze coś tam do tego dodajemy. I warto, żeby się Pani nad tymi kategoriami zastanowiła, bo one mi trochę mieszają za dużo rzeczy i tam się jeszcze rola technologii pojawia. A że rzeczy mogą nazywać się tak samo, ale być o czym innym, to też Pani wyłapała i powiedziała w swoim komentarzu, ale nie widać tego w tych kategoriach, to podam przykład labów. Bardzo dużo miast robi oczywiście laby u nas w Polsce i w całej Europie to jest teraz modne. Żadne z tych smart city labów nie jest prawdziwym labem, jeśli porównałbym to na przykład z DC labem w Waszyngtonie, tu po sąsiedzku. Żaden z naszych labów nie robi eksperymentów społecznych, rozumianych jako rzeczywiście badania eksperymentalne, że coś wymyślamy i w dwóch dzielnicach testujemy, w jednej tak, w innej tak, później porównujemy, podejmujemy decyzję. Te pilotaże mają u nas nie tak uporządkowany laboratoryjny sposób. Więc warto o tym pamiętać, że to są jakieś nalepki, ale niekoniecznie dokładnie znaczą to dla każdej osoby to samo, więc można by trochę było pogrzebać i popatrzeć, co się pod tymi deklaracjami kryje. No i kończąc, raz jeszcze ciekawe, ale i wartościowe, natomiast warto się zastanowić nad tymi ostatnimi pięcioma kategoriami, które Pani wyłoniła, żeby jakoś je rozgraniczyć, porównać pewne zjawiska w sposób lepszy. Później może w dyskusji, jeśli będzie czas, to mogę powiedzieć o naszym badaniu, też się z podobnym problemem zmagaliśmy, tylko my badaliśmy projekty Smart City w czterech krajach wyszehradzkich i z tego wychodzą podobne rzeczy, ale kategorie tam są trochę inne niż u Pani. Właśnie muszą być rozłączne, żeby móc się w sposób praktyczny komunikować później z biznesem i z mieszkańcami. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za ten komentarz. Ja jeszcze, zanim Gosia się do niego odniesie, chciałabym dodać te pytania, które pojawiły się na naszym Q&A-u. I pierwsze pytanie dotyczy narracji, a mianowicie jeden z użytkowników pyta, jak różnią się w zależności od poziomu i stanowiska rozmówców, z którymi rozmawiałaś, narracje, które właśnie są wykorzystywane, czy one są spójne w każdym z miast. Drugie pytanie to pytanie o samą koncepcję Smart City, która, jak pisze nasz widz, jest koncepcją taką pochodzącą z biznesu i stąd pytanie, czy nie warto wprowadzić także innych kategorii, takich jak na przykład prawo do miasta. I kolejne pytanie, a właściwie prośba o radę, to pytanie o potencjalny temat pracy magisterskiej, a mianowicie, czy ciekawym tematem do zbadania byłyby kwestie kompetencji rozwijanych nie tylko po stronie użytkowników Smart City, ale też po stronie ich twórców i jakie kompetencje powinny być właśnie rozwijane wśród tych dwóch grup. Jeśli mogą Państwo, Gosia, Panie Profesorze, odnieść się do tych pytań, to myślę, że to byłoby bardzo takie inspirujące dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów. Ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować panu profesorowi za te wszystkie uwagi. Dla mnie one będą naprawdę bardzo przydatne, a z kolei słuchaczom za te wszystkie pytania. Chociaż przyznam, że nie wiem, czy na każde będę potrafiła tak z miejsca odpowiedzieć. Może ja się najpierw odniosę tutaj do uwag pana profesora. Jeśli chodzi o ten ewolucjonizm podejść Smart City, ja przyznam, że akurat artykuły, które czytałam na temat dyskursu o Smart City, one taką perspektywę wprowadzały, czyli rzeczywiście badacze analizowali słowa towarzyszące koncepcji Smart City, to jak one się na przestrzeni ostatnich lat zmieniały i tutaj bardzo mocno akcentowano, że gdzieś tam z tych technologii, czy właśnie z tych kwestii nawet ekologicznych zaczęto przechodzić do zarządzania. Ale rzeczywiście to być może ten europocentryzm też sami badacze być może byli w niego uwikłani.
Co do zaś etykiet, ja tych etykiet właśnie nie traktuję rozłącznie. Dla mnie to są pewne właśnie typy narracji, czy pewne podejścia, które miasta sobie tak trochę czerpią z nich. Każdy tworzy taką swoją trochę własną, indywidualną mozaikę. Natomiast tutaj bardzo dla mnie ważne było to, co pan profesor powiedział odnośnie tego, że niektóre te metafory bardziej koncentrują się na procesie, a drugie na efekcie. I tutaj myślę, że na pewno będę chciała jeszcze raz to przeanalizować i być może albo stworzyć dodatkowe kategorie, albo przynajmniej wyraźnie tutaj to odgraniczyć. Przepraszam, ale tak bardzo dużo tego było. Czy ja się jeszcze do czegoś nie odniosłem, jeśli chodzi o pana profesora? Okej, to dziękuję bardzo. Co do zaś pytań od słuchaczy, tutaj też będę bardzo wdzięczna chyba za przypomnienie ich jeszcze raz. Już przypominam pytania. Mhm. Pierwsze pytanie to jest o zróżnicowanie narracji w zależności od poziomu stanowiska osób, z którymi rozmawiałeś. Czy one się jakoś różnią, czy są spójne? Drugie pytanie to jest pytanie o samą koncepcję Smart City, która, jak zauważa nasz słuchacz, jest taką koncepcją, która została wypromowana w kręgach biznesowych. I czy nie warto włączyć też innych kategorii, na przykład prawa do miasta? A nie tylko Smart City, ale właśnie prawo do miasta. A trzecie pytanie, a właściwie prośba o rekomendację, to jest pytanie o to, czy warto z twojej perspektywy badać kompetencje i użytkowników Smart City, ale też tych, którzy tworzą Smart City. Jakie kompetencje powinni rozwijać? To jest pytanie od naszej słuchaczki, która zastanawia się nad takim właśnie tematem pracy magisterskiej. I to ostatnie pytanie jest dla mnie chyba najlepszym dowodem, że możemy stanowić właśnie inspirację do dalszych naukowych badań. Okej, to teraz już wszystko mam w głowie. Też przepraszam, ale tutaj słońce zaczęło mnie tak oświetlać. O, tak, teraz będzie lepiej. Jeśli chodzi o te narracje, to jest w ogóle bardzo, bardzo dobre i bardzo ciekawe pytanie. Ja bym powiedziała, że bardzo wiele zależy od struktury organizacyjnej danego departamentu. Zdarzało mi się, że badałam departament w ten sposób, że zarówno na rozmowę zaprosiłam dyrektora departamentu oraz jego pracowników. I oni się posługiwali niemalże tymi samymi metaforami. Na przykład mówili o wcześniejszych strategiach, że to są pułkowniki. Albo właśnie używali tego terminu łączenia kropek, brokerów wiedzy. Jakby widać było, że pewne pojęcia były tutaj przedyskutowane, wyłonione w trakcie różnych dyskusji, które się dzieją w tym departamencie. Natomiast narracje się właśnie rozbiegały, jeśli chodzi o te różne departamenty. To znaczy inną narrację miały osoby reprezentujące cyfryzację, inną narrację osoby, które prezentowały na przykład działy społeczne, inną osoby, które zajmowały się na przykład zrównoważonym rozwojem i ekologią. Jakby tutaj widać było, że każda z tych jednostek organizacyjnych miała swoją specyfikę, trochę swoje problemy, i w związku z tym filtrowała te koncepcje Smart City przez własne potrzeby i w oparciu o to konstruowała te narracje. Natomiast kwestia właśnie podobieństw na poziomie departamentu, to rzeczywiście było bardzo ciekawe i dla mnie na przykład kluczowe były te podobne pojęcia, które się pojawiały, podobne nazewnictwo, które właśnie było takie oddolne, widać, że takie potoczne, takie też pokazujące cezarzyłość, tak mi się wydaje, kontaktów pomiędzy pracownikami danego departamentu. Jeśli chodzi o samą koncepcję Smart City i tutaj o kwestię prawa do miasta, to jest ciekawy pomysł, natomiast przyznam, że on też nie był w samych moich wywiadach, nie był rozpatrywany, więc tutaj pewnie byłoby mi na tyle ciężko, ale dziękuję za taką uwagę i za taki pomysł. Być może uda się go jeszcze jakoś zaimplementować, jakoś wdrożyć. A co do ostatniego pytania, ja bym się chyba skupiła albo na grupie jednej, albo na drugiej, bo tutaj całościowo to objąć badanie, myślę, że zwłaszcza jeśli chodzi o temat pracy magisterskiej, to będzie to bardzo dużo. Natomiast kwestie kompetencji to jest w ogóle też osobny, bardzo fascynujący temat, dlatego że w ogóle kultura organizacyjna urzędu była jedną z takich pierwszoplanowych narracji w trakcie moich wywiadów i właśnie dużo czasu, dużo takiej uwagi poświęcono kwestiom właśnie kompetencji urzędników.
Raz miałam w ogóle taką ciekawą rozmowę, bo to była diada i tutaj trochę wywiązał się dialog między moimi rozmówcami, gdzie ja tylko się przysłuchiwałam temu dialogowi, gdzie jedna osoba mówiła, że są urzędnicy, którzy pracują na froncie i obsługują tych mieszkańców. Ich praca jest bardzo zbiurokratyzowana, bardzo taka, no niestety, ale też taka powtarzalna. A są ci urzędnicy backstage'owi, że tak się wyrażę, którzy właśnie pracują bardziej merytorycznie i też w sposób często bardziej eksperymentalny czy kreatywny. I część rozmówców mówiła, że te podziały powinny być dalej tak funkcyjnie rozwijane, a inne osoby mówiły nie. Trzeba próbować wyciągnąć tą kreatywność z każdego pracownika, jakby w ogóle zmienić sposób do realizacji zadań, tak żeby urzędnik nie myślał o tym, żeby realizować procedurę, ale żeby skupić się na rozwiązaniu danego problemu. Więc pod tym kątem, w ogóle też jeśli chodzi o te kompetencje urzędników, z moich badań też taki wniosek, można powiedzieć, płynie, że trochę ten status profesjonalisty, eksperta się rozmiękcza, czyli urzędnik nie jest taką osobą od wszystkiego, natomiast bardzo zaczynają zyskiwać na znaczeniu kompetencje społeczne, kompetencje miękkie związane z facylitacją, z mediowaniem, właśnie z sieciowaniem, łączeniem różnych osób, różnych działów. I nawet w jednym z wywiadów pojawiło mi się takie bardzo ciekawe określenie jak smart man, czyli właśnie taki człowiek, który nie tylko będzie gotowy do wdrażania innowacji w tej biurokratycznej strukturze urzędu, ale będzie też potrafił zachęcić do niej środowisko lokalne. Więc myślę, że temat w ogóle kompetencji urzędników i przełożenia tych kompetencji na sposób realizacji miejskiej polityki jest w ogóle bardzo ciekawym tematem i takim, myślę, że dużo w tej sprawie można ciekawej wiedzy wytworzyć w ramach takich badań. Gosia, bardzo Ci dziękuję za tę odpowiedź. Ja myślę, że to jest taki czas, że możemy już zaprosić przedstawiciela firmy IBM, pana Piotra Bańkę, który opowie nam o tym, jak z jego perspektywy wygląda właśnie koncepcja Smart City i podzieli się swoim doświadczeniem i z naszymi słuchaczami i z prelegentką. Na koniec natomiast, ponieważ widzę, że tu się pojawiają kolejne pytania od naszych widzów, słuchaczy, na koniec ja wrócę do tych wszystkich pytań i postaram się je zadać. Dzień dobry Państwu. Ja pozwolę sobie wyświetlić jedną prezentację, króciutką. Wydaje się, że od funkcji inteligentnej, mądrej miasta nie uciekną, dlatego że zmienia się troszeczkę sposób, w jaki funkcjonujemy w tych miastach. W XIX wieku dominowały wielkie, potężne cesarstwa, w XX kraje, a teraz widać tendencję, ta tendencja już się pojawiła pod koniec XX wieku, dominują miasta. Coraz więcej osób migruje do miast, powstają różne modele tych miast o różnym charakterze, jedne są bardzo atrakcyjne i chętnie przyciągają ludzi z całego globu, inne są koniecznością na lepsze życie, na ciekawsze życie. I to jest jeden z takich silników napędowych budowania tych miast. Te miasta się rozrastają i żeby zapanować nad wszystkimi potrzebami, które są związane z utrzymaniem, z optymalnymi kosztami miasta, potrzebne jest silne wsparcie technologii, ale technologii stosowanej w sposób umiejętny. Znaczy, jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że Smart Cities to jest tylko technologia. To jest przede wszystkim technologia, która ma służyć społeczeństwu i służyć funkcjom efektywnego działania miasta. Jeżeli da się tą technologię nie wykorzystywać, żeby takie cele osiągnąć, jak najbardziej jestem zwolennikiem tego podejścia. No, przykładem jest chociażby zastosowanie takiej technologii, niezastosowanie technologii przy projektowaniu chodników na osiedlach.
zanim chodnik będzie wybudowany, sprawdzić, gdzie ludzie chodzą, żeby potem nie wykorzystać to w sposób, aż podejść do tego bardzo inteligentnie. Kolejnym z obszarów jest efektywne, optymalne tworzenie procesów w samym mieście, dlatego że chociażby zakładanie biznesu w mieście jest też elementem, który pokazuje tą mądrość miasta, pokazuje, zachęca biznesy do otwierania biznesów tutaj. Prostota w otwieraniu tej procedurze otwierania biznesu, ułatwienia, które oferuje miasto, powodują, że tutaj też technologia nie jest niezbędna. Podobają mi się takie cztery typy miast, które się zarysowały w obszarze na przestrzeni historii. Tutaj Eric McNulty zaproponował taki podział. To są miasta typu Rzym, Londyn, Nowy Jork i Paryż, gdzie one są atrakcyjne w swojej konstrukcji, przygotowane do modernizacji. Znaczy one były, zamysł projektowania miasta był na tyle skuteczny, że łatwo jest zrobić modernizację, wprowadzać nowe technologie, nowe rozwiązania. I to właśnie są te duże miasta i one są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia mieszkańców, powstawania biznesów nowych czy komfortu życia. Kolejne z podejść to jest takie podejście typowo technokratyczne, gdzie technologia jest, tak jak tutaj profesor powiedział, w krajach arabskich takim elementem istotnym, w krajach azjatyckich tak samo, gdzie budowanie rozwiązań jest poprzez technologię. Przykładem jest chociażby Dubaj i próba budowania państwa bez miasta bez papieru, gdzie wszystko jest oparte na technologii cyfrowej, technologii zwanej blockchain. To jest jeden z przykładów. Wydaje się, że ten element technologiczny, on jest też coraz silniejszy w tej kategorii powyżej tej legacy cities, dlatego że coraz więcej tej technologii jest instalowanej w tym dobrze zaprojektowanym mieście, gdzie chociażby wideo monitoring bardzo silnie wykorzystywany jest w Londynie, w Chicago, w Nowym Jorku. I tutaj ta technologia też mocno wchodzi, natomiast nie tak bardzo jak w tych miastach, które niejako wszystkie rozwiązania realizują poprzez technologię. No już nie mówię o chińskich miastach, gdzie ta technologia i poziom kontroli obywateli, mieszkańców jest bardzo silny i tak na dobrą sprawę nowe funkcje tego miasta są właśnie poprzez technologię. Kolejnym z obszarów są takie miasta w stylu McDonalda, czyli budowane jest dużo w taniej technologii, z reguły w starszej technologii, po to, żeby zaspokoić potrzeby rozrastających się, potrzeby właśnie powstawania nowych miast w danych krajach, i to przede wszystkim widzimy w Chinach i w Indiach. No i wydawałoby się, że miasta, których, że tak powiem, pożądamy, w których chcielibyśmy mieszkać, to są miasta, które może nie z naszego z punktu widzenia, one są atrakcyjne. One są atrakcyjne dla osób, które na terenach rolniczych widzą nawet w ubogich dzielnicach Rio de Janeiro, w Shenzhen i w Indiach, widzą tą szansę dla siebie, więc powstają takie mało atrakcyjne obszary, ale one są dość istotne z punktu widzenia właśnie szans i ewolucji i migracji ludzi do tego typu miast. Jak sobie popatrzymy na koncepcję Smarter Cities, to jest kilka obszarów, które są bardzo istotne. Pierwszy to jest sama komunikacja, tworzenie nowych biznesów. Sam efekt transportu, no chociażby też smart rozwiązania związane z wykorzystywaniem
poszczególnych pasów drogi w zależności od pory dnia. Czyli rano w jedną stronę jest więcej pasów, z powrotem jeden pas jest przełączany na to, żeby więcej osób mogły na przykład wracać albo do pracy, albo do domu. I to jest kolejny przykład chociażby z transportu. Obszar energetyczny to jest coś, co wydaje się, że coraz większe przysparza nam problemy. Efektywne wykorzystanie energii z punktu widzenia i utrzymania miasta, z punktu widzenia rozprowadzania tej energii po mieście i coraz większe potrzeby energetyczne w miastach. Kolejny z obszarów to jest sposób, w jaki zarządzamy wodą. No, szacuje się, że w najbliższym czasie 4 do 5 miliardów ludności no, nie ma stałego dostępu do wody. Oznacza to, że także miasta się z tym borykają. Efekty kradzieży, nieszczelności instalacji, to wszystko bez technologii jest trudne do monitorowania, do kontrolowania i do usuwania usterek. I coś, co powinno być na samym początku, od tego w sumie powinienem zacząć, ludzie. Znaczy, inteligentne miasto bez ludzi jest tylko rozwiązaniem technologicznym. Technologia ma przede wszystkim służyć ludziom i im potrzebom, wygodnemu życiu. I tak jak słuchałem tutaj prezentacji, to wydaje mi się, że ten aspekt jest dość często podkreślany. Ja w zupełności się z nim zgodzę, że to właśnie ludzie tworzą inteligentne miasta. To ich potrzeby, ich zaangażowanie tworzy nowe funkcje, które nazywamy obecnie smart, które że powiem, zachęcają ludzi do przebywania w tym mieście, korzystania z tych funkcji. To są osoby, które żyją tym miastem i dla nich jest to ważne. Przykładem jest chociażby rozwiązanie smart, które jest wiele, jest takich w Wielkiej Brytanii rozwiązań, gdzie oczekuje się zaangażowania obywateli w życie miasta, takie również takie podstawowe, typu dbanie o bezpieczeństwo, dbanie, szybkie rejestrowanie, wskazywanie uszkodzonych ławek, latarń czy innych urządzeń, które służą szerszemu społeczeństwu, poprzez zgłaszanie tego, czy na przykład pojawienie się graffiti na murze też może być zgłaszane i jest tutaj szybka interwencja. Kolejnym z obszarów jest szybkie zgłaszanie niepokojących zajść, jakichś bujek i tak dalej. To jest obszar, który sprawia, że obywatele czują się bezpieczni, że wiedzą, że mogą zgłosić, że tak powiem, potrzebę interwencji, jeżeli jest taka potrzeba. Z drugiej strony, no to też troszeczkę wchodzimy tutaj w obszar, no do kiedy mamy tą prywatność, kiedy sobie pozwalamy na to, żeby powiedzieć dosyć, już teraz nie chcę być monitorowany, nie chcę rejestrować zdarzeń, dlatego że to już wkracza w moją sferę prywatną, gdzie nie za bardzo widzę powody, dla których mam udostępnić swoje dane, swoje położenie telefonu na potrzeby jakiejś aplikacji, która realizuje funkcje inteligentne czy funkcje smart w mieście. I to są obszary, które wydaje mi się należy także dotykać i rozmawiać o nich z urzędnikami, zwłaszcza te aspekty etyczne i podejście do zastosowania tych rozwiązań technologicznych w Smarter Cities. Wydaje się, że tak jak tutaj słuchałem tej prezentacji, dotykanych było wiele aspektów zarówno społecznych, jak i technicznych. W IBM miał swego czasu taki program Smarter City Challenge, on był także realizowany w Polsce, gdzie eksperci z całego świata, z IBM-a, zbierali się na 3 tygodnie w jednym z miast, rozmawiali z włodarzami i ustalali pewne obszary strategiczne i rekomendacje do poprawy. I takim przykładem było, kiedy my rozmawialiśmy z Katowicami na temat poprawy celów strategicznych miasta, poprawy atrakcyjności ekonomicznej, żeby przyciągnąć więcej biznesu, żeby otworzyć
nowe gałęzie i efekty tego widzimy w obecnych czasach. Kolejnym z obszarów jest obszar w Łodzi, gdzie była dość duża debata i sposób, w jaki podejść efektywnie do dystrybucji funduszy socjalnych, jak wykorzystać potencjał Łodzi związany z pustostanem w kamienicach, które są własnością miasta. I w wyniku tego powstało kilka programów, które były realizowane, które pomogły zaadresować ten obszar. Kolejnym z obszarów, wydaje się, że on jest technologicznie istotny, ale także z punktu widzenia procesowego, to jest obszar komunikacji pomiędzy miastem a obywatelami, z włodarzami a mieszkańcami miasta. I ten obszar był dyskutowany w Olsztynie. Olsztyn był takim troszeczkę mini challenge'em, podobnie jak i w Lublinie też taki program był realizowany. To było o tyle ciekawe, że to było faktycznie doświadczenie z wielu dużych miast. Taki Smarter City Challenge był realizowany w naprawdę dużych miastach na całym świecie. I dzięki zebranemu doświadczeniu i doświadczeniu związanego z zastosowaniem technologii, ale takiej efektywnej, która jest trwała, to podejście przynosiło efekty. Tutaj właśnie w tej prezentacji troszeczkę jakby mi brakowało tej informacji o trwałości projektów, bo mówimy cały czas o wdrażaniu nowych funkcji smart, ale w sytuacji zweryfikowaniu tego, jak długo ten projekt żyje, jak jest finansowany, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie tego projektu, czy to jest 5 lat, czy to jest 2 lata, czy to jest tylko kwestia jakiegoś poca, którym się miasto chwali, że zrealizowało jakąś funkcję, tak na dobrą sprawę, ono tylko działało 3 miesiące. To jest też ciekawa informacja dotycząca tego, jak trwałe są te funkcje smart w mieście i jak tutaj urzędnicy, jak rzeczywistość postrzega tego typu projekty. Tutaj się zgodzę całkowicie z profesorem, że faktycznie opinie urzędników to był jeden obszar, natomiast troszeczkę brakuje tej rzeczywistości, właśnie jak te projekty smart były realizowane w miastach. Wydaje się, że ciekawym elementem jest też, który pan profesor poruszył, to jest, że tak powiem, szybka porażka, czyli podejść do zagadnienia w taki sposób, żeby szybko się przekonać, testując to na rozwiązanie na obywatelach, właśnie na jednej dzielnicy czy na wybranej grupie osób, czy dany pomysł faktycznie jest atrakcyjny dla obywateli, czy to jest tylko wydanie niepotrzebne pieniędzy i pójście od razu w skalę na całe miasto. W podejściu projektów informatycznych my to nazywamy MVP, czyli Minimal Valuable Product, czyli taka minimalna funkcjonalność, która pozwoli nam już ocenić, czy pomysł chwycił na rynku. Jeżeli tak, to będziemy rozbudowywali ten projekt, a jeżeli nie, no to po prostu zmarnowaliśmy 3-4 tygodnie, troszeczkę budżetu i przechodzimy do następnego projektu. Jakie metodyki stosowane są w miastach, żeby właśnie ograniczyć koszty wdrażania tych funkcjonalności. Kolejnym z takich obszarów, który wydaje się był zaznaczony, ale też nie do końca, to jest jak mieszkańcy angażowani są do tego, żeby powstawały nowe funkcjonalności. No, rozumiem komórki komunikacyjne z miastem, ale czy tutaj, jaki to jest procent decyzji, że to właśnie jest potrzeba komunikowana przez mieszkańców, a nie potrzeba na przykład, bo jest program, z którego budżetu można zrealizować taką funkcję. I z drugiej strony, jak bardzo Smarter Cities angażują mieszkańców właśnie w tą integrację, w te działania, które są dostępne właśnie dzięki tym funkcjom smart. Kolejny z obszarów, który wydaje mi się dość interesujący i tutaj też można by było faktycznie podrążyć ten temat z urzędnikami, to jest inicjatywy smart w miastach, ale bez użycia technologii ICT. Czy to jest w ogóle rozważane przez włodarzy?
To jest jeden z obszarów. I kolejny obszar, który też już został wspomniany po części, otwarte dane z miasta. Jak wiemy, źródłem innowacji obecnie i źródłem wielu nowych pomysłów są dane. Miasta posiadają duże ilości danych, spółki miejskie mają dostęp do naprawdę ciekawych danych, które uwolnione pozwoliłyby na budowanie bardzo ciekawych, wygenerowanie na początek bardzo ciekawych pomysłów i potem budowanie tych MVP, żeby sprawdzić, czy te pomysły funkcjonują. Należy traktować miasto też jako generator danych z punktu widzenia obywateli, że to obywatel jest źródłem danych. No, samo klikanie w aplikację, przemieszczanie się z telefonem, kiedy pozwalamy nam śledzenie naszych ścieżek, pozwala wiele powiedzieć o pewnych potrzebach, o sposobach przemieszczania się, optymalizacji ruchu, praktycznie bez używania tradycyjnych metod, tylko działanie prawie w czasie rzeczywistym. I kolejny z obszarów, który mi się wydaje jest też dość interesujący i warto by było poruszyć, no nie ma Smarter Cities bez budżetów, bez finansowania. Jakie są źródła finansowania? Czy to są środki miejskie, czy to są środki centralne, czy może to są w większości przypadków projekty badawcze, gdzie zaangażowanych jest nie tylko firmy komercyjne, ale i uczelnie i to konsumowane są te budżety na przykład z NCBR-u. Kolejny z takich obszarów, który warto by było też dotknąć, to są projekty, które się nie udały, które się nie przyjęły. Jesteśmy już, eksperymentujemy ze Smart Cities już od jakiegoś czasu i każde z tych miast miało sukcesy i niepowodzenia i może też warto by było skupić się troszeczkę na tych projektach. Dlaczego? Co poszło nie tak? Może to jest kwestia komunikacji, kwestia, która dość często w informatyce, w projektach informatycznych występuje, złego przekazania gotowego systemu do użytkowników potencjalnych. I to są obszary, które bym jeszcze sugerował, żeby może zajrzeć, jeżeli one nie będą wykraczały za bardzo poza ramy badania, które pani prowadziła. Ja z mojej strony dziękuję bardzo. Panie Piotrze, my również dziękujemy. Ja widzę, że są kolejne pytania od osób, które nas dzisiaj oglądają i słuchają. Pierwsze pytanie dotyczy zastosowania sztucznej inteligencji w procesie zarządzania miastem. To jest pytanie o możliwości zastosowania, a także o to, czy w takich badaniach Smart City Małgorzata bierze pod uwagę, bada perspektywę mieszkańców. Ja również od siebie chciałam dodać pytanie do profesora Olejniczaka, który wspomniał o badaniach, które przeprowadzał. Ja myślę, że bardzo chętnie wszyscy posłuchamy o tych badaniach. Także proszę i moją wydziałową koleżankę i zaproszonych gości o to, żeby odnieśli się do tych pytań i profesora Olejniczaka o to, żeby opowiedział o badaniach, o których wspominał na początku naszego spotkania. Rozumiem, że najpierw pytania, czy najpierw prezentacja pana profesora Olejniczaka? Ja myślę, że możemy zacząć od pytań. Okej. O tyle dla mnie dobrze, że przynajmniej będę pamiętać wszystkie sugestie od pana Piotra i pytania. Ja jeszcze tylko chciałam wrócić do, bo tutaj doczytałam sobie tutaj uwagę od pana Wojciecha odnośnie tego krytycznego podejścia do Smart City. Ja oczywiście jestem świadoma wielu krytycznych głosów i bardzo szeroko piszę o tym w pracy w części teoretycznej. Natomiast no, moim celem badawczym była rekonstrukcja narracji urzędników, którzy tak są w samorządach, którzy tą politykę rekonstruują. Więc jakby tutaj też trochę, ja oczywiście zebrałam też krytyczne opinie. Niektórzy rozmówcy mówili, że ta koncepcja może być niebezpieczna, że trzeba uważać. Tutaj ten temat również jest szeroko eksploatowany. Natomiast no, celem była jednak rekonstrukcja narracji urzędników. Natomiast z samej krytycznej linii dyskursu jak najbardziej jestem świadoma i ona wydaje mi się, że dużo jest też w pracy odniesień do tego nurtu.
Jeśli chodzi tutaj o, też bardzo dziękuję panu Piotrowi za wszelkie uwagi i sugestie. I tutaj tak, w mojej pracy ja zadbałam o kontekst dla tych wszystkich miast, to znaczy zarówno piszę o pewnych cechach specyficznych, które wynikają ze sprawozdań, tak, ze sprawozdań o stanie miasta, oraz opisuję, jak wygląda ujęcie Smart City w dokumentach strategicznych i tam też opisuję konkretne programy, konkretne wskaźniki i konkretne projekty. Natomiast no, bo moim głównym celem były jednak te narracje i też ze względu na ograniczony czas chciałam na tym podczas tego wystąpienia właśnie na tych narracjach się skoncentrować. Jeśli chodzi o to, co się nie udało, to również ten temat był przeze mnie podejmowany i miałam kilka rzeczywiście ciekawych case'ów, co nie wyszło. I przyznam, że tutaj powody były różne. Bardzo często tutaj badani wskazywali, że projekt nie powiódł się dlatego, że nie było jednego takiego frontmana, jednej osoby, która od początku do końca zaopiekowała się danym projektem, tak? Czyli tutaj były kwestie głównie po stronie struktury i organizacji. Kwestie dotyczące tego, jak angażować mieszkańców, no to jest właśnie kluczowe wyzwanie dla tych miast. Można powiedzieć, że ja zebrałam zarówno różne metodyki, narzędzia takiego włączenia właśnie niezwiązanego z technologią, tak? Czyli różne narzędzia partycypacji, też różne takie metody właśnie związane z współpracą u podstaw, tak? Czyli współpraca ze szkołami, z samorządami, z osiedlami, znaczy nie z samorządami, tylko z organizacjami pozarządowymi, więc ten temat jest mocny. Powiedziałabym, że to dużo też zależy od wielkości danego miasta i to bardzo mocno podkreślali moi badani, że miasto, które przekracza jakąś taką no, symboliczną liczbę obywateli, po prostu musi już się już posiłkować tymi technologiami, dlatego że nie ma możliwości takiej bezpośredniego nawiązywania relacji. To oczywiście nie oznacza, że te narzędzia takie bardziej bezpośrednie, czyli to, co cytując moich badanych, chodzenie od drzwi do drzwi, pukania, spotykanie się, prowadzenie bezpośrednich rozmów. Te wszystkie inicjatywy są ważne, dlatego że one budują pewien sojusz, pewien uwiarygadniają też tych urzędników, tak? Też odczarowują urząd w oczach mieszkańców, ale po prostu w dużych miastach te działania muszą być podparte tymi właśnie potężnymi narzędziami technologicznymi. Więc ja to widzę w ten sposób. A jeśli chodzi o pytania od uczestników, przyznam, że to jest bardzo dosyć takie szerokie pytanie i obawiam się, że na ten moment ja nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. To znaczy nie było to przedmiotem moich badań i no ja na ten moment no, nie znam na nie odpowiedzi. Pojawiło się natomiast też pytanie bardzo ważne odnośnie tego, żeby badać od strony mieszkańców. Ja powiem, że projektując mój doktorat, miałam takie marzenie, że przebadam i urzędników, i mieszkańców i chciałam po prostu ze względu na też skalę wykorzystać do tego techniki ilościowe, ale przyznam, że badanie w praktyce okazało się bardzo potężnym wyzwaniem logistycznym, a ten materiał był absolutnie no, bardzo bogaty i tutaj też miałam niekiedy potężną trudność z selekcją. Więc ja z tego zrezygnowałam, ale uważam, że to jest absolutne. Gdybym w przyszłości kontynuowała po doktoracie dalsze prace w kierunku Smart City, to myślę, że właśnie tym chciałabym się zająć. To znaczy, jak mieszkańcy odbierają te różne narzędzia, tak? Jakby co tutaj decyduje o sukcesie, tak? Tutaj wspominałam właśnie o tych badaniach w Singapurze, że tam dla tych mieszkańców najważniejsze okazywały się normy, najważniejsze okazały się też pewne emocje związane z funkcjonowaniem w danej wspólnocie. Natomiast my nie wiemy, jakby było w tych polskich miastach i też w ogóle uważam, że brakuje takich badań, które właśnie sprawdzają specyfiki tych różnych miast, tak? Tutaj też warto powiedzieć, że różne wydziały mają uruchomione takie departamenty odpowiedzialne za badania w danym mieście i to też jest kopalnia wiedzy o tym, co się w tym mieście dzieje, jak są realizowane projekty, jak też mieszkańcy różne jakiś na przykład w ogóle na przykład wizerunek danego miasta czy wizerunek urzędu, jak jest to odbierane przez mieszkańców.
Natomiast takie badania, gdzie jednolitą metodologią kilka miast byłoby przebadanych, uważam, że jak najbardziej, ja widzę tak właśnie kierunek dalszych prac. Wydaje mi się, że to byłoby na pewno bardzo wartościowe, poznawcze. Wielkie dzięki, Gosia. Nie? Ja bym poprosiła profesora Olejniczaka o przedstawienie wyników badań, o których wspominał, i mam nadzieję, że później zostanie nam jeszcze chwila na taką bardzo krótką, podsumowującą dyskusję, ponieważ czas naszego seminarium już dobiega końca. Także oddaję profesorowi Olejniczakowi głos i proszę o przedstawienie wyników badań. Ja prezentacją zbuduję tylko napięcie, bo wyniki będą oficjalnie prezentowane 27-28 maja na konferencji ewaluacyjnej prowadzonej przez nasze ministerstwo. A dzisiaj tylko taka zajawka, żebym koleżankom i kolegom nie spalił gruntu. To badanie, które robiliśmy przez ostatni rok, to jest ewaluacja, ocena i wdrażania projektów Smart City, czy konceptu w ogóle, jak to Smart City jest interpretowane i przełożone na projekty w krajach Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polska, Węgry, Czechy, Słowacja. Wyglądało to tak, że my badaliśmy populację 57 projektów, to znaczy eksperci z krajów, tych czterech, eksperci od Smart City, po jednej stronie zawsze akademik, po drugiej praktyk, zgłaszali swoje typy najlepszych Smart City-owych projektów w swoim kraju. I one dotyczyły, wykorzystywały różne technologie, czyli to były najróżniejsze rodzaje technologii i różne też aspekty działania miasta. Wyłoniliśmy z tego 57 projektów i te dokładnie badaliśmy po stronie wykonawców i odbiorców. I za każdym razem badając te projekty, my patrzyliśmy na takie trzy aspekty, czyli u nas to Smart City składało się z takich elementów, jak Państwo widzą. Humana to jest po prostu cel takiego projektu Smart City. I tu mogły być opcje, my badaliśmy tylko dobre projekty, tak? To były najlepsze projekty, ale on by mógł dobry być albo super dobry. Dobry to znaczy, że realizował jakieś potrzeby użytkowników konkretnej grupy odbiorców, a bardzo dobry to się komponował w ekosystemie miasta. Czyli łączył czy zasilał jeszcze jakieś inne działania, a nie tylko wąskiej grupy użytkowników. I to jest ten cel. Automata to wykorzystanie technologii. One wszystkie musiały mieć nową technologię. To mogło być innowacyjne zastosowanie starej technologii, jak przy wodociągach, to mogły być jakieś takie kwestie zupełnie z innej planety. Nic takiego bardzo innowacyjnego w tych krajach wyszehradzkich nie było. Ale przy tej technologii ważne też było, czy to jest otwarta technologia, czy da się adaptować, doklejać do tego inne technologie w przyszłości, bo to jest ważne dla miasta, czyli takie, czy można budować jak z klocków Lego rozwiązania. I ostatnia rzecz, to patrzyliśmy na agorę i my agorę rozumieliśmy jako proces. Chodziło o to, kto jest włączany, w co i na jakim etapie. Czy na przykład na etapie finansowania, czy to jest tylko miasto, środki publiczne, czy może partnerstwo prywatno-publiczne. Na etapie projektowania, czy włączamy mieszkańców, czy sami projektujemy. Na etapie wykorzystania projektu, kto ma dostęp do danych, które są generowane, czy tylko miasto, czy może otwieramy je dla mieszkańców i każdy może później z tych danych korzystać. Także takie rzeczy były badane i z tego nam wyszło po pierwsze, jak wyglądają te procesy w miastach, ile z tych projektów rzeczywiście jest funkcjonalnie włączonych, tych najlepszych projektów włączonych w to, co robią miasta, duże i mniejsze. I ostatnia rzecz to odpowiedź trochę na pytanie pana Piotra. Znaleźliśmy też konfigurację czynników prowadzących do tego, że dane rozwiązanie ma większe szanse, dany projekt ma większe szanse zaistnieć jako element większej struktury i działania miasta. Ale jaka to jest konfiguracja, to już w maju mogą Państwo usłyszeć, albo jak raport się pojawi na stronach ministerstwa, to też będę informował. Więc to tak w skrócie, a jeszcze do pani Anny krótka informacja o tych pomyśle na magisterskę. Zgadzam się, żeby zawęzić to badanie i raczej ja bym zapytał
popatrzył sobie na case'y projektów, które się udały, są takim modelowym działaniem miasta i lokalnej społeczności i pogrzebał, co w takim razie zagrało w tych projektach. To mogły być kompetencje, ale bardzo często, i to chyba trochę z badania pani Małgorzaty, a na pewno z uwag pana Piotra wynika, to mogą być procesy, jak miasto zorganizowało sobie procesy, choćby partnerstwo publiczno-prywatne, czy kwestie zamówień publicznych, czy potrafią te projekty robić w sposób taki agile'owy, co przy projektach technologicznych jest po prostu niezbędne. A ja jeszcze osobiście bym panią namawiał, Annę i wszystkich innych, do śledzenia takiego nurtu, który się pojawia, jak Behavioral Insights. To jest już przy UX-ie, że wszystkie te rozwiązania są zorientowane na użytkownika, ale coraz więcej tych rozwiązań wykorzystuje naszą wiedzę o psychologii podejmowania ludzkich decyzji. I to jest przyszłość. Będzie coraz więcej badań, które wykorzystają Behavioral Insights, takie behawioralne zrozumienie naszych zachowań, driverów. To, co pani Małgorzata mówiła o Singapurze, to jest typowy przykład, co motywuje nas do działań. I to jest wykorzystywane i później testowane eksperymentami. Nie w laboratoriach, a w terenie. Więc takich rzeczy trochę tutaj widzę i w Filadelfii, i w DC, w Singapurze też widzieliśmy, obserwowaliśmy takie zjawiska. Fajnie by było robić takie rzeczy w Polsce. To nie jest technologia kosmiczna. Da się to robić z naszymi psychologami, socjologami w przestrzeni publicznej, pod warunkiem, że miasto będzie chciało te pilotaże, będzie na tyle cierpliwe, żeby przetestować coś najpierw, zanim ruszy w teren i w całej Warszawie, czy w całym Wrocławiu będzie chciało wdrażać jakieś rozwiązania. Ale myśli, wola jest i jak rozumiem z pracy pani Małgorzaty, jest też otwartość na takie eksperymenty i nową metodykę robienia takich inwestycji w polu Smart City. Dziękuję panie profesorze. Ja chciałam jeszcze zapytać naszą referentkę i koreferenta, czy chcieliby coś dodać tutaj na zakończenie tej naszej dyskusji, czy są jeszcze jakieś głosy od naszych prelegentów? Ja, bo tak może jeśli chodzi o tę przyszłość, to właśnie miałam taką refleksję trochę socjologiczną, że trochę właśnie z jednej strony mnie to martwi, tak? Czyli żeby jednak te badanie ludzkich zachowań nie stwarzało różnych pokus do właśnie takiej nadkontroli nad tymi mieszkańcami, więc wydaje się, że tutaj miasta muszą być bardzo ostrożne, bo trochę może być tak jak z tymi pierwszymi inteligentnymi miastami, tak? Czyli że ta technologia będzie przytłaczać, będzie powodować poczucie zagrożenia. I właśnie utraci się coś bardzo ważnego, czyli to zaufanie, więc myślę, że to jest ciekawy kierunek, ale też no taki z którym wiążą się różne dylematy, myślę też takiej natury etycznej. Tak, zgadzam się, ale chciałbym powiedzieć, że jeśli miasta w to nie wejdą, nie będziemy o tym otwarcie rozmawiać, to wejdą korporacje bez pytania i bez rozstrzygania takich kwestii, więc lepiej, żebyśmy to w przestrzeni publicznej z naszymi urzędnikami podjęli to wyzwanie, niż jak to ma zostać niezagospodarowane, bo obawiam się, że zagospodaruje to ktoś ku problemom naszym i to będą problemy i dla nas, i dla miasta, i dla mieszkańców. A to pełna zgoda i też myślę, że w ogóle ważne by było po prostu informowanie mieszkańców, jakie dane są wykorzystywane, w jakim celu, po co i co oni będą z tego mieli. Że tutaj ta komunikacja jest ta transparentność, ta komunikacja powinna być też kluczowa. Ja jeszcze uważam, że warto pochylić się nad zagadnieniem wykluczenia w ogóle, ponieważ mówimy o technologiach cyfrowych. No nie każdy mieszkaniec miasta jest zaznajomiony z tymi technologiami i sytuacja, jak te osoby, które nie są przygotowane do tego korzystania z przestrzeni cyfrowej, jak one mogą korzystać z tego inteligentnego miasta? Czy są alternatywne metody dostępu do tych funkcji smart? To jest też jeden z ciekawszych obszarów. Jeszcze jedną rzecz sobie zapisałem, podczas pani prezentacji był poruszany też element programów lojalnościowych. W jakim stopniu jest tam gamingizacja wykorzystywana, czyli taka konkurencyjność pomiędzy mieszkańcami na taką troszeczkę zabawę, troszeczkę takie integrowanie się, to co widzimy w mediach społecznościowych,
Czy tutaj też jest dość mocno to rozwinięte z punktu widzenia właśnie dyskusji z urzędnikami? Czy na to się patrzy? I jakie grupy ewentualnie wiekowe angażują się wtedy w takie funkcje? Przyznam, że tutaj to jest bardziej na etapie planów, więc myślę, że to jest dopiero konceptualizowane to podejście. Ja zrozumiałam, że chodzi generalnie właśnie o pozyskiwanie takich żetonów, że to raczej jest takie indywidualne podejście do mieszkańca, tak? Czyli jakby on za swoje zachowanie jest nagradzany. Nie wiem, czy to jest właśnie w takim szerszym kontekście, że są takie mechanizmy rywalizacji z innymi mieszkańcami. Wiem, że takie elementy rywalizacji też były, tutaj jeden z moich rozmówców powoływał się na takie rozwiązanie przyjęte, to było któryś z tych krajów skandynawskich, że kierowcy samochodów, jeśli trzymali się dopuszczalnej prędkości jazdy, otrzymywali pozytywny komunikat i również im były przyznawane punkty i wtedy brali udział w różnego rodzaju losowaniach o nagrody, więc tam był taki mechanizm rywalizacji, ale taki może nie wprost, czyli bez takiego bezpośredniej konfrontacji, że tak się wyrażę, z innymi użytkownikami. Natomiast jeśli chodzi tutaj o ten bardzo ważny element, który Pan poruszył, czyli tej dostępności, tutaj też rozmówcy byli podzieleni, jakby w ogóle zwracali uwagę, że jest pewna grupa mieszkańców, która się zawsze angażuje i prawdopodobnie będzie angażować. I problem, co robić, żeby zaangażować tą pozostałe grupy społeczno-demograficzne również. I myślę, że to też jest jedno z tych, zgadzam się, że to jest prawdopodobnie jedno z największych wyzwań, czyli jak uczynić to smart city jednocześnie miastem takim spójnym, w którym każdy mieszkaniec czuje się po prostu dobrze. Mhm. Bardzo dziękuję za ciekawy referat i za ciekawe badanie. Ja dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali i słuchali. Dziękuję panom, którzy zdecydowali się przyjąć nasze zaproszenie, a przede wszystkim dziękuję naszej prelegentce, która podzieliła się z nami wynikami swoich badań. Spotykamy się już 5 maja i wtedy będziemy słuchali referatu dr Joanny Mazur, również mojej współpracowniczki z DELABu. Także zapraszamy do słuchania, oglądania, komentowania oraz na naszą stronę, gdzie, tak jak już wspominałam, można znaleźć poprzednie nagranie i to nagranie oczywiście też będzie dostępne. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i dobrego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.